sobotni wieczór, 29. kolejce plus Ligi Siatkarzy, Indyk Pola ZS Olsztyn po zaciętym meczu wygrał 3-1 z Kuprum Lubin. Gościem olsztyńskiej TV jest Paweł Woicki, MVP tego meczu. Pawle, zacznijmy od gratulacji, bo było to bardzo istotne zwycięstwo. Dzięki niemu zachowaliście cały czas walkę o miejsce w czołowej czwórce. Zachowaliśmy, ale jeszcze nie wszystko jest w naszych rękach. Inne wyniki muszą się też dobrze poukładać. Myślę, że najważniejsze jest zwycięstwo i po trudnym pierwszym secie zaczęliśmy naprawdę grać bardzo dobrze. O takim pierwszym secie to się chyba mówi, że po prostu to zostaliście w szatni chyba wtedy. Chyba tak. Myślę, że to był problem, a nawet co nas charakteryzuje w tym sezonie, że właśnie potrafimy takie sytuacje szybko rozwiązywać i reagować na nie. Tak, w zeszłym sezonie wiele takich meczów po prostu przegrywaliście. W tym sezonie potraficie się jakoś zawsze odbudować i ostatecznie mecze kończą się waszym zwycięstwem. Ale wracając do tej końcówki sezonu, jak oceniasz szansę GKS-u Katowice? No bo to będzie najistotniejszy mecz z naszego punktu widzenia, mecz z Jastrzębskim Węglem. Czy Katowice są w stanie wygrać za pełną pulę? My rozmawiamy ze sobą w ten sposób. Jakby Katowice grały na hali w Szopienicach, to by miały bardzo dużą szansę wygrać. Przenosząc to spotkanie do Spodka, te szanse się bardziej wyrównują. W zasadzie oba zespoły grają na wyjeździe. Na wyjeździe oba zespoły grają. Na pewno dla medialnie, marketingowo jest to świetny ruch. Sportowo dla nas myślę, że nie do końca, ale bardzo dobra drużyna. Myślę, że objawienie tego sezonu. Bardzo równo, bardzo twardo grająca. Myślę, że im nie wyszły może 2 czy 3 mecze w tym sezonie, na szczęście z nami dwa. Bo i u nas, i jak my tam pojechaliśmy, to nie zagrali na swoim normalnym poziomie i z tego my się cieszyliśmy, bo wiedzieliśmy, że to jest bardzo dobry zespół, a wynik sprawa otwarta. Powiedz mi, czy przed sezonem spodziewałeś się jako kapitan zespołu, no znasz trochę tych chłopaków, że będziecie do końca liczyli się w walce o czołową czwórkę? Tak. Tak? Tak. Nie chciałem tego głośno mówić, ale tak jak w zeszłym roku drużynę mieliśmy z takim potencjałem na bicie się o te czołowe miejsca, kontuzja brama pokrzyżowała trochę i to nie mówię, że inni zawodnicy, którzy się pojawili w jego miejsce grali, że grali źle, tylko po prostu był to charakterologicznie tak chłopak skonstruowany, że mógł ciągnąć tak jak tutaj jest każdy, kto wejdzie na boisko w tej drużynie, jest przygotowany na to, żeby stawiać czoła najtrudniejszym sytuacjom, nawet takim jak w pierwszym secie i to jest siła tego zespołu. A wiedziałem, nie chciałem głośno o tym mówić, ale my między sobą wiedzieliśmy, rozmawialiśmy dużo i wiedzieliśmy, na co nas stać. Myślę, że to widać cały sezon, tą naszą siłę. Tak, no gracie równo, nie schodzicie poniżej pewnego dobrego poziomu. Tylko, że do końca sezonu zakładamy ten pesymistyczny scenariusz. Zostają wam 3 mecze. Jeżeli będziecie skończyć na 5. miejscu, no to wtedy ostatni mecz 30. kolejki. No i później z Kuprum o 5. miejsce. No i później ten zespół prawdopodobnie się rozpadnie. W każdym razie w znacznej mierze, znając historię, tak jak to było poprzednio. No, wielu... Trzeba historię zmieniać trochę i... Nie wiem, mam nadzieję, że uda się jak najwięcej zawodników z tej drużyny zatrzymać. Na pewno nie wszystkich. Grają tu zawodnicy za, powiedzmy, bardzo wartościowi. Mający kontrakty nie... No nie wiem, może 50% swojej wartości w tej chwili, czy 70%. Ale mogący grać w lepszych drużynach pewnie będą mogli grać i za większe pieniądze. Ale myślę, że to jest tak. Kibice się cieszą tym sezonem. Mecz w Gdańsku to bardzo dobitnie pokazał i byliśmy szczęśliwi ze zwycięstwa, jasne, w Gdańsku 3-0, ale myślę, że bardziej nas jarała ta sytuacja, że przyjechało kilka autokarów, ileś osób, cały Olsztyn, który mieszka, czy pracuje w Gdańsku, przyszedł na mecz i kibicował Olsztynowi, takie rzeczy dla zawodników. No ponad 200 kibiców. Myślę, że było dużo, dużo więcej, bo jeszcze na tych, między właśnie kibicami z Gdańska siedziało mnóstwo kibiców i naszych znajomych i dla takich chwil fajnie jest grać w Olsztynie. Myślę, że kibicom dla takich chwil jest, się fajnie przychodzi na mecz. Nawet teraz, myśląc, wszyscy cały czas walczymy o tą czwórkę. Nie wiadomo, czy nam się uda. Już nie od nas to zależy, ale to są te chwile. My też się cieszymy, co chciałem powiedzieć, że my się tymi chwilami cieszymy razem na boisku, że super się nam gra, super się czujemy. W szatni bardzo dobrze się czujemy, bardzo dobrze na boisku się czujemy. W autokarze nie ma... No nie jest cudownie, to nie jest love story jakieś i że wszyscy się uwielbiają i tylko kochają, ale... Świetny organizm, świetnie skonstruowany przez trenera, zbudowany i zarządzany.
No właśnie, tu poruszyłeś kilka wątków, kibice. No, trzeba powiedzieć, że na ten wywiad czekaliśmy około pół godziny, bo mniej więcej pół godziny zajęło ci rozmawianie z kibicami, robienie zdjęć, składanie autografów, także widać, że kibice rzeczywiście tym żyją. Ale wspomniałeś o trenerze jako ojcu tego sukcesu, no ale trenera też tracicie. Tak, ale coś tu zbudował i jakąś drogę wskazał przez te dwa pełne sezony, które był. I myślę, że też tutaj ludzie są jakby... Nie zostawia po sobie spalonej ziemi. Jedno nie zostawia po sobie spalonej ziemi, a drugie, że pokazał też drogę, jaką można podążać. Nie trzeba mieć wcale 10 czy 20 milionów budżetu, żeby zbudować ciekawy zespół, i który będzie sprawiał przyjemność mieszkańcom regionu. Bo przypomnijmy naszym słuchaczom i widzom, że w tej chwili kontrakty na przyszły sezon ważne masz ty, Kochanowski, Hadrawa, no i Żurek ma tą opcję 1+1, czyli po tym sezonie może przedłużyć. Reszta teoretycznie może odejść. Wszystko teraz zależy od rozmów między nimi i działaczami, no i też od wizji zespołu nowego trenera chyba. Myślę, że najważniejsza sytuacja, może zdradzę taką kuluarową trochę sprawę. Jeżeli chce się zbudować drużynę dobrą, to trzeba tą drużynę zacząć budować, zazwyczaj to się mówi od Pucharu Polski, od finału Pucharu Polski. I najważniejsze jest to, że wcześniej u nas został wybrany nowy trener. Wiedzieliśmy, że trener Gardini odejdzie i że został ten nowy trener wybrany, który zbuduje swoją drużynę, a nie będzie przychodził i zastanie drużynę, która na przykład jemu się nie będzie podobała. Tylko będzie mógł zbudować, będzie mógł ten swój wdrożyć jakby plan, pomysł na granie. I to jest bardzo ważne i to pozwala dużo pieniędzy zaoszczędzić, tych takich nerwów około drużynowych. Ty jesteś takim trochę nietypowym siatkarzem, bo wielu, nie umówmy się, teraz siatkarze przychodzą, podpisują kontrakt na rok, przechodzą do następnego klubu, podpisują kontrakt na dwa lata, zmieniają, przychodzą do trzeciego. Ty natomiast przyjechałeś do Olsztyna, no i od razu zapuściłeś korzenie. Tutaj nie mieszkasz w jakimś wynajętym mieszkaniu, tylko po prostu kupiłeś dom. Jeszcze tak nie wiem, czy zasadziłeś drzewo, ale... Wycinają teraz drzewo. No tak, teraz taka moda. Ale nie mówmy o polityce. Skupmy się na siatkówce. Czy wiążesz swoją przyszłość z Olsztynem? Bardzo dobrze się tutaj czuję z rodziną i to jest tak, cieszymy się tym, że możemy tutaj mieszkać. I wszystko jakby tu się tak poukładało, taki region. Wielu olsztynianom nie podoba się Olsztyn. Ja jestem zauroczony, na pewno jakbym tu mieszkał z 30 lat, to bym widział te negatywne strony, ale bardzo dobrze się tu czuję. I może też nie jestem specjalnie wymagającym człowiekiem, ale czyste powietrze, obcowanie z naturą i spokój, brak korków i właśnie w miarę to przemieszczanie się po mieście w miarę przyzwoite i to życie takie normalne, bez jakiegoś tam blichtru, blasku, mi odpowiada. No cóż, życzę ci, żebyśmy w następnych latach, jak skończysz karierę, spotykali się tutaj na trybunach Urani i oglądali i mogli ponarzekać na kolejne zespoły siatkarzy. Dziękuję ci za rozmowę. Naszym gościem był Paweł Woicki z Inkpolu AZS Olsztyn.